Dwa miesiące temu, czy wiem, może troszeczkę więcej, kupiłem sobie tamte dwie czerwone, a później te dwie żółte. I te żółte, jak przyjechały, to miały te kwiaty wywinięte w dół. Ale zobaczcie, jak pięknie tutaj się zaklimatyzowały, przyjęły. Ktoś mówił, że tam one liście takie są jakby woskowane. No i tutaj też tak widać te liście ładne. Deszcze padają. Ja ją podlewam. Zobaczcie, ile będzie miała tutaj u góry kwiatów. Jest to odmiana, jak to się mówi, mniej odporna na deszcze, samoczyszcząca. Ja tego w ogóle tutaj w koło to nie sprzątam. No to troszeczkę tak jakoś taki element dekoracyjny, a to jest naturalny nawóz. On się rozkłada później pod tymi, pod kwiatami. No ten jest troszkę wyższy, urósł. No ale ten, zobaczcie, nie chce być drugi żółty, bo tu są dwa żółte i dwa czerwone. Ten żółty nie chce być gorszy od tego większego i także prawdopodobnie może też urośnie. Ale zobaczcie, co taka ciekawostka. W każdym z tych kwiatów jeden jest taki jakby taki pęd dominujący. No i zobaczymy. A tutaj jest, zobaczcie, ładnie żółto kolorowo. No ale to jest odmiana mniej odporna na deszcze. Ładne wygląda, jakby nie było deszczy, od tego słońca, tylko tak około 20-25 stopni, to by były piękne kwiatki. Dziękuję.